przyszło wojsko, mówi tak: kupimy od was ten samolot, ale pod warunkiem, że go tak przerobicie, żeby trochę gorzej latał. Zabytki Nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Bohater dzisiejszego odcinka, samolot RWD-8, powstawał w zakładach na Okęciu jako dzieło Stanisława Rogalskiego, Jerzego Drzewieckiego i Leszka Dulemby. Na początkowym etapie prac udział w nich brał również oczywiście Stanisław Wigura, ale prace nad samolotem rozpoczęto w roku 1932. Jak wiemy, we wrześniu 1932 Wigura zginął w wypadku lotniczym i jego miejsce w zespole zajął właśnie Leszek Dulemba. A samolot RWD-8 oblatano na początku roku 1933. Dwa prototypy miały różne silniki, dlatego że jeden miał silnik Cirrus Hermes z cylindrami stojącymi, a drugi de Havilland Gypsy, czyli silnik w układzie odwróconym, gdzie cylindry wisiały. I na ten drugi układ zdecydowano się dla produkcji seryjnej. Samolot już w dopracowanej wersji okazał się bardzo poprawny i bardzo bezpieczny w pilotażu, dlatego dopuszczono go do szkolenia podstawowego. A co więcej, wygrał on konkurs na samolot szkolny dla wojska, co było jednym z wielu dużych sukcesów w historii RWD, dlatego że to tak naprawdę była mała fabryczka, prywatna manufaktura, a tym razem udało jej się pokonać konkurencję w postaci dużo większych zakładów, dlatego że oprócz RWD-8 wojsko brało pod uwagę dwupłatowe samoloty PZL-5A i Bartel BM-4H. Duże wojskowe zamówienie oznaczało, że samolot musi być wdrożony do seryjnej produkcji w pełnym tego słowa znaczeniu. I zakłady DWL, bo już taką wtedy nazwę miały zakłady trójki RWD, nie były w stanie sprostać tak dużemu zamówieniu, dlatego przekazano dokumentację konstrukcyjną samolotu oraz wzorcowy egzemplarz zakładom PWS w Białej Podlaskiej. I dlatego możemy spotkać samolot RWD-8 w wersji DWL i samolot RWD-8 w wersji PWS. Takie dwie nazwy funkcjonują, ale różnica nie jest tylko w nazwie. Te samoloty również różniły się konstrukcyjnie. Różnice generalnie sprowadzały się do tego, że samoloty DWL były lżejsze, miały nieco większą prędkość maksymalną, miały wyższy pułap i szybsze wznoszenie. I to może dziwić, że wersja DWL kierowana do aeroklubów generalnie latała lepiej niż wersja PWS kierowana do wojska, ale te różnice we właściwościach lotnych nie wzięły się z przypadku i o tym powiem za chwilę. Oprócz nasycenia rynku polskiego, pojedyncze egzemplarze RWD-8 wyeksportowano do Palestyny, Hiszpanii, będącego pod hiszpańskimi wpływami Maroko i Brazylii. Chociaż z Brazylii samolot wrócił, bo po demonstracji nie zakupiono na niego licencji. Polacy natomiast sprzedali licencję na budowę RWD-8 kilku krajom. Czechosłowacja mimo zakupu licencji nie zbudowała ani jednego samolotu. Estonia zbudowała jeden, którego znaki rejestracyjne nawiązywały do oryginalnej nazwy samolotu RWD. I ten samolot wyholował estoński egzemplarz szybowca Komar do rekordowego przelotu, o czym więcej mówiłem w odcinku właśnie o szybowcu Komar. Przedwojenna cena samolotu i silnika była taka: gdybym ja żył w tamtych czasach i miał takich patronów jak dzisiaj, to już dawno bym kupił ten samolot, a w tym miesiącu największymi kwotami wsparli mnie Daniel Gerlach, Jakub Jamrus, Maciej Domański, Paweł P., Piotr Boruszewski, Kuba Janowicz, Michał Bajorko, Maciej Stankiewicz i Erka Milce, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za to, że po ostatnim odcinku, który nie okazał się zbyt popularny, kanał Zabytki Nieba przekroczył liczbę 30 tysięcy subskrybentów. Ale w sumie nieważne, ile osób subskrybuje, ważne, ile osób ogląda. No to oglądamy RWD-8. Jego kadłub oparty był na kratownicy rurowej, pokryty w części grzbietowej sklejką, a w pozostałej płótnem. Miał dwie odkryte kabiny, przy czym tylną można było zakryć do nauki lotu bez widoczności ziemi, tworząc tak zwaną wersję ślepak. Samoloty PWS miały możliwość wyjęcia przegrody i połączenia dwóch kabin w jedną, co miało za zadanie m.in. pogorszyć właściwości aerodynamiczne. A taki nietypowy pomysł wziął się stąd, że samolot demonstracyjny podczas lądowania niósł się jak motoszybowiec i wykonano również przy okazji zawodów balonowych pokaz taki, że zdemontowano śmigło z RWD-8 i szybownik Szczepan Grzeszczyk został wyholowany w tym samolocie na wysokość 600 metrów, wyczepił się i powrócił na miejsce startu, tak jakby leciał szybowcem. I to świadczy dobrze o doskonałości aerodynamicznej tego samolotu, ale dla wojska są to właściwości niepożądane. Zatem wersję PWS celowo wykonywano tak, aby ich doskonałość była obniżona, na przykład montując przyrządy poza kabiną, czy właśnie pozbawiając kabiny przegrody. A tak wyglądały tablice przyrządów, wykończone mazerowanym metalem, w ogóle jak kuchnia w Hindenburgu, ale nie w każdym egzemplarzu tak to wyglądało.
W latach 1936-37 50 sztuk RWD-8 przerobiono na samoloty zdolne do lotów nocnych, montując oświetlenie kabiny, ogrzewanie kabiny, podświetlane tablice przyrządów, światła nawigacyjne, a pod skrzydłem znalazł się reflektor do lądowania. Opracowano też wersję do skoków spadochronowych, która posiadała poręcze i podest, na który skoczek wychodził przed oddzieleniem się od samolotu. Wersja ta miała też osłonięte linowe napędy sterów, które w każdym egzemplarzu poprowadzone były na zewnątrz kadłuba. Z kolei do holowania szybowca na kadłubie u góry montowano ramę z rurą i zaczepem, prowadząc linę holowniczą nad statecznikiem. To wygląda na świetne rozwiązanie, bo o ile dobrze sobie wyobrażam, jak to działało, to tylny element stanowił dla pilota szybowca wizualne wskazanie, czy leci dokładnie w osi samolotu. Ciekawostką był jednomiejscowy egzemplarz Alfa Oscar Delta, który został wykonany na specjalne zamówienie pilota ważącego 150 kg, co bardzo znacznie przekraczało przeciętną posturę człowieka żyjącego w czasach dwudziestolecia międzywojennego. RWD-8 to górnopłat typu parasol. Skrzydło jest połączone z kadłubem zastrzałami, a bezpośrednio nad kabiną jest stały element zwany baldachimem, ukształtowany tak, aby maksymalnie ułatwić wsiadanie do przedniej kabiny. Same skrzydła są montowane do baldachimu w sposób umożliwiający ich składanie wzdłuż kadłuba, dlatego na prawym skrzydle jest odchylana do góry klapa, chociaż nazwanie tej części klapą jest troszkę mylące, dlatego że to jest element krawędzi spływu, który odchylany był ręcznie tylko w celu złożenia skrzydeł. Tutaj widać analogiczne rozwiązanie na samolocie RWD-13, gdzie akurat przy składaniu skrzydeł zawadzał kadłub. Natomiast w sensie klap dosłownie rozumianych czy innych elementów, to czegoś takiego w RWD nie było, samolot ten nie miał mechanizacji płata. Złożenie skrzydeł wymagało też ustawienia jednej lotki w górnym, a drugiej w dolnym położeniu, co na tym zdjęciu dość wyraźnie widać. Na zastrzale był element ryglujący złożone skrzydła w zamku na kadłubie. Same rurki baldachimu w wersji DWL zostały oprofilowane kroplowo, a w wojskowej PWS były okrągłe w przekroju, no bo jest to mniej opływowe. Skrzydła cechował skos do tyłu wynoszący 11,3 lub 12 stopni, miały one 11 metrów rozpiętości i samostateczny profil IAW-140. Podczas prac nad samolotem wykryto słabą sterowność poprzeczną i w ramach poszukiwania jej przyczyn w 4 lub 5 samolotach odcięto skrzydła na wysokości zastrzałów i zamieniono ich zewnętrzne części na zwężone trapezowo i o mniejszym skosie, trochę podobne do skrzydeł RWD-5. Na tym zdjęciu pokazano tak przerobiony samolot w locie, chociaż nie jest ta modyfikacja bardzo wyraźnie widoczna i nie była ona też skuteczna. Na szczęście techniczną nowością połowy lat 30., o której konstruktorzy dowiedzieli się z fachowej prasy, były lotki typu Freeze, które działają w taki sposób, że ich oś obrotu tak jest umieszczona względem skrzydła, że lotka, która wychyla się do góry, wystaje częściowo poniżej dolnej krawędzi skrzydła, w związku z czym zwiększa ona opór po wewnętrznej stronie zakrętu. I takie lotki zastosowano w samolocie RWD-8 w roku 1934. Uznano, że jest to rozwiązanie korzystne, przerobiono starsze samoloty na lotki typu Freeze i dopiero to pozwoliło poprawić tak naprawdę sterowność poprzeczną. Swoją drogą przy oblocie prototypu z wersją lotek Freeze popełniono skandaliczny błąd, mianowicie te lotki zostały podpięte tak, że wychylały się w przeciwną stronę niż wynikało to z ruchu drążka sterowego. Nie dość, że ktoś to tak połączył, to jeszcze zostało to przeoczone przy przeglądzie przedlotowym, a podkreślam, był to przegląd przedlotowy w wersji, która cechowała się tylko wymienionymi lotkami. Na szczęście jakimś cudem pilot po starcie zorientował się, co się dzieje i przełamując w jakiś sposób wszystkie nawyki, jakie w sobie musiał mieć, sprowadził bezpiecznie samolot na ziemię, no i potem już te lotki podłączono prawidłowo. Taka to była sytuacja i co więcej powiem, że nie jest to jedyna znana mi sytuacja z historii polskiego lotnictwa, kiedy napędy steru zostały podłączone do samolotu odwrotnie. Natomiast ta druga sytuacja była dużo później po wojnie, no i nie było to oczywiście już w samolocie RWD. Podwozie było trzypunktowe, dobrze amortyzowane, z płozą ogonową. Pozwalało oczywiście operować z przygodnych lądowisk, koła miały pół metra średnicy. W wersji PWS od razu rzucają się w oczy amortyzatory olejowo-powietrzne bez owiewek, takie chude, one były produkowane przez PZL, państwową firmę. Natomiast wersja DWL miała oprofilowane amortyzatory gumowe. Prototyp z silnikiem Hermes jako jeden z dwóch znanych mi egzemplarzy posiadał na kołach owiewki.
Samolot palił około 23 litrów na godzinę i zabierał w zależności od wersji 75 lub 85 litrów paliwa do zbiornika w kadłubie. Powstała też wersja oznaczana RWD-8A z dodatkowym zbiornikiem w baldachimie, który mógł wyglądać różnie i mieścił maksymalnie 51 litrów, chociaż w starszych źródłach też była mowa o tym, że 91, ale czy aż tyle by tam weszło, to mi się nie wydaje. No tak czy inaczej, zapewniało to samolotowi zasięg 1000 km. I samoloty tak zmodyfikowane holowały szybowce np. Sokoła albo SG-3 na trasach zagranicznych. Baldachim ze zbiornikiem był zauważalnie grubszy niż wersja standardowa. Z kolei olej był pod kadłubem w 11-litrowym zbiorniku, a nieosłonięta część tego zbiornika pełniła od razu funkcję chłodnicy oleju. Do seryjnej produkcji wybrano czterocylindrowy odwrócony silnik chłodzony powietrzem Walter Junior, który produkowany był w Polsce pod nazwą PZ Inch Junior w zakładach w Ursusie Czechowicach. Osłony silnika w wersjach DWL i PWS różnią się. Wersja wojskowa ma inny układ wydechowy i nieco zmodyfikowaną dolną część przodu kadłuba, dlatego że pod nią musiał się zmieścić zamówiony przez wojsko dolny element łoża silnika, który ma zabezpieczać silnik przy uderzeniu nosem samolotu w ziemię podczas nieudanego lądowania. Miały też miejsce próby zastosowania silnika gwiazdowego, siedmiocylindrowego. Tą drogą poszli konstruktorzy jugosłowiańscy, stosując w licencyjnym RWD-8 silnik Walter NZ-120. Taki samolot produkowały zakłady Rogożarski. Natomiast w Polsce proponowano silnik inżyniera Nowkuńskiego, oparty na konstrukcji Skody G594, 120-konną gwiazdę o nazwie Czarny Piotruś. Ja to bardzo doceniam, że przed wojną polskie rzeczy i polskie wynalazki miały polskie nazwy, ale ja nie wiem, czy oni za dużo grali w karty, czy skąd oni brali te pomysły, no bo rozumiem, gdyby to była nazwa hulajnogi albo scyzoryka, ale jak można nazwać silnik do samolotu Czarny Piotruś? Jeśli już mowa o silnikach gwiazdowych, to współcześnie lata nawet nie jedna replika RWD-8 zbudowana przez pana Henryka Wickiego, również ze współczesnym gwiazdowym silnikiem. Tutaj widzicie próbę tego silnika. Może będę miał kiedyś okazję pokazać wam ten samolot w locie, ale na razie skupiamy się na tych przedwojennych egzemplarzach RWD. Które to zostały w liczbie 125 egzemplarzy wcielone do wojska i wzięły udział w wojnie obronnej 1939 roku jako samoloty rozpoznawcze i łącznikowe? Oczywiście były też przypadki zrzucania z ich pokładu granatów na wrogie pozycje. RWD-8 latające nad Kockiem okazały się ostatnimi, a na pewno jednymi z ostatnich polskich samolotów pod wrześniowym niebem. Czy w zasadzie już październikowym, dlatego że kampania wrześniowa zakończyła się tak naprawdę w pierwszym tygodniu października. Dwie fabryki wyprodukowały 500-kilkadziesiąt egzemplarzy RWD-8, czyniąc go najliczniej produkowanym samolotem polskim aż do czasów Wilgi. Natomiast zwróćcie uwagę, że Wilg powstało około 1000, ale produkowano je przez 46 lat, natomiast RWD-8 tylko przez 6 lat. I to nawet można powiedzieć, że tak naprawdę seryjnie to jeszcze krócej, bo ta produkcja nabierała tempa. Na przykład w roku 1933 zbudowano 5 sztuk, a w roku 1939 w zasadzie powstawały 2 samoloty dziennie. A oto podsumowanie różnic między wersją DWL a wersją PWS. Wersja PWS jest na górze. W PWS-ie mamy inny profil osłony silnika, układ wydechowy z kolektorem 4:1, amortyzatory olejowe bez osłon, okrągłe rurki baldachimu, wyjmowaną przegrodę kabiny, przyrządy na zewnątrz kabiny, stopnie do wsiadania przeniesione na bakburtę i osłonę linek steru wysokości w wersji dla skoczków. Warto też wspomnieć, że samoloty w zakładzie PWS produkowano dosłownie seryjnie, także części z jednego pasowały do drugiego, natomiast DWL to była manufaktura, gdzie każdy samolot wykańczano indywidualnie, no i już na poziomie wykonawczym były między tymi samolotami większe różnice. Do dzisiaj niestety nie przetrwał żaden znany egzemplarz RWD-8 i to mimo tego, że część z tych samolotów przetrwała wojnę i to jako latające egzemplarze. Tutaj na przykład widać jeden z nich, który bierze udział w pokazach lotniczych w Tel Awiwie w 1946 roku. Po ewakuacji tego, co zostało z polskiego lotnictwa, RWD-8 latały w Rumunii i na Węgrzech, a Niemcy i strona radziecka używali w swoich szkołach zdobycznych egzemplarzy, Niemcy aż do 1943 roku. Jedno ze znanych przedwojennych zdjęć przedstawia panią podporucznik pilot Janinę Lewandowską, która pozuje w pięknym przedwojennym lotniczym kombinezonie, grubych rękawicach i ze spadochronem właśnie przed samolotem RWD-8 PWS. Widzimy tam niepomalowaną osłonę silnika z charakterystycznym profilem przodu i z kolektorem wydechowym 4:1.
Janina Lewandowska to była córka generała Dowbor-Muśnickiego. Ona przed wojną uprawiała różne sporty, w tym m.in. szybownictwo i pilotaż samolotowy. I ona została zmobilizowana do 3. Pułku Lotniczego w sierpniu 1939 roku. Natomiast we wrześniu dostała się ona do radzieckiej niewoli. Nie jest to jasne, w jakich okolicznościach to było na terenie dzisiejszej Ukrainy. Ale są źródła, które podają, że została zatrzymana przez wroga po skoku spadochronowym z uszkodzonego samolotu i stała się jedyną czynną wojskowo kobietą, która została ofiarą zbrodni katyńskiej. Została ona zamordowana w kwietniu 1940 roku, w dniu swoich 32 urodzin. Pokażę Wam też kilka zdjęć z mojej prywatnej kolekcji, które gdzieś tam kiedyś udało mi się zdobyć i kupić. To są oryginalne odbitki z 1939 roku. Pierwsze ukazuje samoloty zniszczone w Krośnie. Ta długa, stercząca do góry kratownica to pozostałość RWD-8, a gwiazdowy silnik to prawdopodobnie dwupłatowiec PWS-26. Tutaj jest hangar w Krośnie. Widać, że maska silnika w wojskowej wersji ochroniła silnik przed kontaktem z ziemią, ale oczywiście mimo tego z samolotu nic nie zostało. Ta jedna strona zdjęcia jest prześwietlona i niewyraźna, ale to nie jest wina skanera, tylko tak to wygląda na oryginalnej odbitce. Kolejne zdjęcie, nie wiem gdzie je wykonano. Widzimy tutaj kratownicę z baldachimem i oderwane od skrzydeł zastrzały. Sposób, w jaki kratownica jest podgięta do góry za kabiną, to nie jest uszkodzenie, tylko ona miała fabrycznie taki kształt, żeby łatwiej się wsiadało do tylnej kabiny. Ostatnie zdjęcie pokazuje kadłub leżący na ziemi. Zachował się tutaj fragment statecznika poziomego, on był na ziemi przestawialny. I widać też, że to jest wersja PWS, która ma akurat zamontowany element dzielący kabinę na dwie części. Wśród modeli pokazujących różne warianty malowania samolotu, te modele wykonał śruba.pl, znajdują się też dwa samoloty RWD-17. To była podobna z wyglądu wersja, ale trochę późniejsza i dopuszczona do akrobacji. Jeden RWD-17 występuje tutaj w wersji na pływakach jako wodno-samolot. Natomiast on się nie stał nigdy następcą samolotu RWD-8. Nie doszło do tego. Natomiast w 1939 roku plany były takie, żeby ten samolot w przyszłości zastąpiony był samolotem szkolnym RWD-23. To był również dwumiejscowy samolot z odkrytymi kabinami, ale już w układzie dolnopłatowym. Mam nadzieję, że odcinek o przedwojennym samolocie, jak zwykle odcinki poruszające tą tematykę, się Wam podobały. Nieustannie ponawiam moją prośbę do modelarzy, jeżeli ktoś ma modele, może jakichś w większej skali, nieistniejących polskich samolotów, to bardzo chętnie wykorzystam je do zilustrowania swojego filmu. Może pora teraz na przykład na RWD-9. A jeżeli już mowa o filmach ze starymi samolotami, to zachowało się kilka nagrań, gdzie pokazane jest RWD-8. W tym między innymi egzemplarze używane w Palestynie są sfilmowane i tam jest pokazana ich obsługa naziemna, między innymi transport po ziemi tego samolotu i proces składania i montowania skrzydeł do tego samolotu. Natomiast obecnie te filmy są własnością The Spielberg Jewish Film Archive i nie jestem w stanie tutaj umieścić fragmentu tych filmów, dlatego że czterominutowy fragment, licencja na wykorzystanie czterominutowego fragmentu pokazującego RWD-8 jest przez nich wyceniana na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeszcze raz dziękuję patronom za wsparcie mojego kanału, ale jakie by ono nie było, to nie stać mnie na taki filmik. Natomiast można ten filmik znaleźć w internecie i tutaj w ekranie końcowym pokaże się do niego link, dlatego że jeśli ktoś tego linku nie ma, to tego filmu nie znajdzie, dlatego że ten film nie ma w swoim tytule nic, co pozwoliłoby sądzić, że to jest film o samolotach RWD. Zatem choćby w takiej formie możecie sobie ten film zobaczyć, czekając na kolejny z moich niskobudżetowych odcinków, który już za miesiąc. Do zobaczenia w nowym roku. Cześć.